Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie spróbujemy po raz kolejny trochę powalczyć z nudą i wolnym czasem, który zdecydowanie teraz obfituje u nas w domach i trzeba coś z tym zrobić. Zapewne już trochę na rowerze jeździcie, bo no jak wiadomo, na rowerze jeździć wolno, tylko trzeba uważać. Pewnie już przeszliście wszystkie gry, które wam podrzucałem wcześniej. Pewnie już przejechaliście w Sesz i wzdłuż całą Watopie i wygraliście wszystkie wyścigi na Zwifcie i pokonaliście nawet tych, którzy zaniżają sobie wagę, bo tacy tam cwaniacy są najczęściej. No, no i co, co dalej robić? Można by na przykład poczytać książki, ale nie przesadzajmy. Może skupmy się najpierw na filmach. Trochę tych filmów dzisiaj dla Was wybrałem. Tutaj mam przygotowaną listę. Najpierw skupię się na tych produkcjach, które sam oglądałem i po prostu lubię oglądać, do nich wracać, a później Wam podrzucę po prostu listę rzeczy, która jest dostępna. Można to obejrzeć gdzieś na platformach tak zwanych VOD, typu tam Netflix, HBO Go itd. itd. A to co widzicie w tle, to dzieje się tutaj nie bez przyczyny, dlatego że właśnie parę dni temu na Netflixa został wrzucony nowy serial o teamie Movistar i to jest zaplecze Timu z sezonu 2019. To jest serial, który ma kilka odcinków, nawet jeszcze nie sprawdzałem, ile tych odcinków jest, ale pewnie warto sobie będzie go sprawdzić. Ja mam nadzieję, że to będzie coś ala la serial... O którym chcę Wam powiedzieć na samym początku, bo takim moim numerem jeden, jeśli chodzi o kolarskie, jakieś cykle, seriale, jest, no, można by się zdziwić, bo to jest produkcja youtubeowa, timu, który już nie istnieje, timu Czerwelo, wcześniej to, a później chyba Garmin, czy najpierw to był Garmin, później Czerwelo, nie pamiętam dokładnie, team, w którym jeździli na przykład Carlos Sastre, Thor Hushoft, Heinrich Hausler, no i oni zrobili, znaczy oni, no, Team zrobił e, taką serię, która nazywała się Beyond the Peloton, w którym była chyba najlepsza ścieżka dźwiękowa ever, jeśli chodzi o kolarskie filmy. E, tam ten podkład taki tytułowy robił Tom Misch. Polecam Wam, wrzucę Wam w opisie i gdzieś tutaj w zakładce link do playlist na YouTubie, bo te playlisty tam jeszcze istnieją na kanale Czerwelo jeśli korzystacie z jakichś tam wtyczek, to warto sobie to pościągać, bo nie wiadomo kiedy te kanały po prostu będą jeszcze, nie wiem, ściągane na przykład z YouTube'a, a to jest naprawdę klimatyczny serial który pokazuje emocje te takie właśnie na zapleczu tych zawodników i no tam jest takie prawdziwe mięso tego zaplecza i to jest zdecydowanie numer jeden jeśli chodzi o, o, o filmy kolarskie i bardzo serdecznie Was zapraszam do Oglądania tego, tej, tej serii, tam są chyba trzy serie, plus jakieś tam bonusy jeszcze. No, w każdym razie są klasyki, jest, jest Tour de France i co warto sobie powiedzieć, to w bardzo fajny sposób jest to pokazane, mimo że tam naprawdę nie było zbyt wielkich sukcesów wtedy. Mimo że Carlos Sastre sobie tam bardzo ostro ostrzył zęby, właśnie na Tour de France. Skoro jesteśmy przy YouTubie to może od razu polecę Wam kilka kanałów YouTube'owych, które warto sobie oglądać. I zaczniemy może od polskich kanałów. To na jednej osi postawimy sobie Braci Godzek, oczywiście, bo to jest chyba aktualnie najbardziej profesjonalnie wykonywany kanał YouTube'owy, taki związany z kolarstwem górskim. No oczywiście to nie jest kanał poświęcony cross-country, to jest kanał poświęcony głównie no, Slopestyle'owi i, i trikom i tak dalej. Natomiast fajnie jest obserwować życie i Dawida i Szymona, tym bardziej, że jakby ich przygotowania do konkretnych zawodów często są ułożone zupełnie innym torem i fajnie sobie tak właśnie oglądać to, jak się przygotowuje jeden, jak się przygotowuje drugi i jakie mają często przemyślenia po jakiś tam swoich tripach, zawodach i tak dalej. Drugi kanał, zupełnie innego bieguna, jeśli chodzi o kolarstwo czy rowery, to jest kanał mikroprzygody. To jest kanał, który tworzy Marcin Surowiec, znany też jako Bushcraftowy, bo ma też taki kanał i blok. A na kanale Mikroprzygody opowiada o takich właśnie mikroakcjach, które można wykonywać, i tam jest bardzo dużo kontentu rowerowego. Takiego, no fajnego. Ja, ja lubię bardzo te, te filmy Marcina oglądać, świetnie się to ogląda. I jeśli chodzi o polski YouTube, to by było chyba tyle. Dwa kanały jeszcze z zagranicy mówiące o MTB: to po pierwsze będzie Flow MTB. Flow MTB to się nazywa. Tak, Flow MTB to jest kanał z Australii. Dużo właśnie tam e, ścieżek w Australii pokazują jakichś tripów. Są też tam testy rowerów, e, ale tak, generalnie to pokazują chyba bardziej więcej jazdy niż, niż jakiegoś tam sprzętu i to mi się bardzo podoba. No i kolejny, kolejny kanał to jest chyba gdzieś ze Stanów albo z Kanady FreeHub Magazine e, i to jest no chyba. Moim zdaniem najbardziej profesjonalnie, jeśli chodzi o wideo, wykonywany kanał na YouTube o, o kolarstwie górskim. Są tam też takie poboczne tematy, natomiast dużo tam jest o budowaniu jakichś tras. Ja wam podrzucę e, film o budowaniu trasy pod jakiś tam wyścig taki e, wieloetapowy. No, świetnie są te filmy przygotowane, świetnie są zmontowane i często są to produkcje takie oscylujące w granicach 12 do 20 minut. Ale za każdym razem jest to naprawdę taki, można by powiedzieć, że krótkometrażowy, pełną gębą film, świetnie wykonany. Dobra, potrzebno było małe cięcie, bo powoli mi się tutaj kończy światło, ale chyba jakoś dotrwamy do końca, chociaż lista jest całkiem, całkiem długa. No dobrze, to mamy załatwione kanały YouTube'owe, które chciałem Wam polecić, i filmy, które są na YouTube'ie. To teraz przejdźmy sobie do netflixa jeśli korzystacie z netflixa to mam dla was kilka pozycji które warto sobie obejrzeć są to najczęściej filmy dokumentalne no chyba takim najbardziej znanym dokumentem traktującym między innymi kolarstwie, ale generalnie o sporcie o dopingu to jest oczywiście ikar pewnie go znacie pewnie czytaliście wiele recenzji jeśli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć to po prostu warto sobie to, te, ten, tą pozycję obejrzeć dlatego że no tam kwestia dopingu jest dobitnie pokazana, że to jest, że to nie są jakieś tam pojedyncze przypadki, tylko to są po prostu działania systemowe, najczęściej nawet w oparciu o i za zgodą konkretnego kraju. Dlatego, no historia jest naprawdę spoko, warto sobie obejrzeć, żeby mieć szersze, szerszy pogląd na temat dopingu w sporcie ogólnie. Druga rzecz, którą może już mniej osób oglądało na Netflixie, to jest Last Chance You. Last Chance University i to jest z cztery chyba sezony są tego serialu, dokumentalnego serialu, który traktuje o uniwersyteckich drużynach futbolu amerykańskiego w Stanach. Natomiast niech ten temat was nie zwiedzie, bo naprawdę, jeśli chodzi o takie zaplecze sportu o pokazywanie tego, co młodzi zawodnicy przeżywają e, o tym, jak czasami dysfunkcyjni są trenerzy. O tym, jak muszą sobie radzić ze szkołą i ze całym otoczeniem, z no, często gęsto niezbyt dobrą sytuacją materialną ci zawodnicy, a mimo wszystko mają dużą szansę na to, żeby za rok na przykład albo za dwa zarobić naprawdę konkretne pieniądze, bo mogą grać e, w NFL czasami albo w jakiejś in, innej lidze amerykańskiej, gdzie naprawdę te pieniądze są już niezłe, i jak to wszystko wygląda na zapleczu właśnie tych drużyn. No dzieje tam się naprawdę dużo, a do tego uwierzcie mi, że to jest chyba najlepiej wykonany film dokumentalny, jaki oglądałem w życiu, jeśli chodzi o ujęcia, zdjęcia, o udźwiękowienie, o montaż. No po prostu to jest perełka, jeśli chodzi o film dokumentalny w ogóle, a jeśli chodzi o film dokumentalny sportowy, to jest to w ogóle top topów. I naprawdę, jeśli interesujecie się sportem tak w ogóle, a nie tylko kolarstwem, no to musicie to zobaczyć. A jeśli interesujecie się filmami dokumentalnymi, to podejrzewam, że już to widzieliście. Kolejna pozycja z takich moich ulubionych, no to jest serial o F1, Jazda o Życie. Są też dwa, dwa sezony tego serialu. No i to z kolei już nie pokazuje gdzieś tam takich tyłów tego sportu, tylko właśnie tą grę o najwyższe laury, o najwyższe pieniądze. Gdzie są naprawdę cholernie duże budżety wchodzą w grę. No i ci zawodnicy, to co jest najbardziej ciekawe, właśnie wśród zawodników, którzy są prezentowani, to to, jak mocno wywindowane jest ego poszczególnych zawodników i pewność siebie. I właśnie jeśli ktoś interesuje się psychologią sportu, to wydaje mi się, że to jest tam świetnie pokazane, właśnie jak funkcjonuje umysł takiego zawodnika tym bardziej że tych zawodników którzy jeżdżą w Formule 1 e, no to jest no co 20 na świecie tak naprawdę czy tam no paru jeszcze rezerwowych ale to jest naprawdę top topów i to jest taki no można by powiedzieć olimp dla sportowców no bo to jest naprawdę bardzo elitarne grono i cały ten blich który wokół nich jakie jest i, i to wszystko a do tego jeszcze właśnie jakieś zależności finansowe między teamami i to jak Walki polityczne między tymi ekipami, no to naprawdę się świetnie ogląda. Czekam na kolejne sezony, bo to jest świetna, świetna seria. No i w tym samym temacie, jaki zostajemy, to jest dokument o Sennie. I no, jeśli jesteście mniej więcej w moim wieku, to prawdopodobnie pamiętacie jeszcze te starsze wyścigi w F1, gdzie Anton Senna jeszcze jeździł. No, i wtedy do nas docierały po prostu takie komunikaty, pod tym, że to jest no, świetny zawodnik i dużo rzeczy wygrywa. Natomiast w tym filmie dokumentalnym możemy go poznać trochę lepiej, właśnie od tej drugiej strony, i jak ciężko było mu rywalizować w tamtych czasach. One najwyższe trofea. No, wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Dokument jest też dobrze wykonany. Dużo jest materiałów źródłowych i bardzo fajnie sobie go obejrzeć, żeby właśnie. Przypomnieć sobie tego zawodnika, a to naprawdę był wielki, wielki sportowiec i warto sobie tą postać przypomnieć i pamiętać o nim. Jeśli chodzi o filmy fabularne, to mogę Wam polecić z kolei na HBO Go, polski film, który nazywa się Córka trenera, i to jest film, który pokazuje właśnie układ między rodzicem, trenerem i córką zawodniczką. Tu, tu jest mowa o tenisie akurat. Ale też fajnie jest, no może nie jest to jakiś tam mega wybitny film, bo wiele osób mówi, że to jest wręcz chłam. No natomiast no ja jestem w miarę dobrze zrobiony i e, też fajnie widać tą zależność między, między właśnie tym rodzicem i, i tą córką, która trenuje ten sport. I jakie są właśnie patologie takich układów, bo to jest tam świetnie pokazane. No a jeśli nie wiecie o, o co chodzi w tym filmie, to pewnie znacie ten taki urywek, który chyba ten film najbardziej wypromował w internecie, gdzie tam ci młodzi chłopacy biegają po boisku i ten mówi, że no, że u mnie się zapierdala. No to pewnie to znacie. I to tam właśnie w tym filmie jest, więc w razie czego możecie sobie to tylko dlatego obejrzeć. Ale generalnie warto sobie to, to przejrzeć. Eee... No i teraz Wam już chyba podrzucę po prostu te filmy, które, które po prostu są i których jeszcze nie widziałem. To jest film Wyścig na HBO GO, no generalnie to jest film belgijski, który opowiada właśnie o, o jakichś tam losach kolarza. Jeszcze go nie widziałem, więc naprawdę cokolwiek, nie, nie chcę Wam czytać opisu tego filmu, ale jest taki film, poszukajcie sobie jeśli macie HBO GO. I właśnie na Netflixie jest ten film Zaskakujący Dzień, zespół Movistar 2019, otrzatni. I to jest właśnie ten serial, który też będę sobie chciał obejrzeć. I co jeszcze, tak, jest jeszcze jedna opcja, bo w, no, w, w aktualnej sytuacji jest sporo różnych promocji, jeśli chodzi o dostępy do. Do, do różnych platform VOD i też jeśli macie dostęp, albo jeśli planujecie sobie wykupić, to, to na Amazon Prime też jest e, f, e, serial. Jedz, ścigaj się i wygraj. I to też jest tam e, serial dokumentalny na zapleczu e, Tour de France to sobie będzie można um, też obejrzeć i jest też jeszcze jedna platforma na której jest całkiem sporo filmów i to filmów o MTB i zaraz sobie tą listę tutaj y, wam przedstawię a mianowicie chodzi o stronę Red i tam jest naprawdę dużo filmów sportowych ogólnie y, ale skolarstwa MTB tych filmów jest szczególnie dużo i mamy z, 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 nie tylko z MTB, bo skolarstwa takiego normalnego też Ice to Ice to jest dokument o gościu, który tam chyba jedzie gdzieś, gdzieś po Alasce rowerem, jakąś mega, mega długą trasę. Z, z Alaski do Patagonii chce jechać przez, przez całą Amerykę. No także to też jest jakiś tam fajny, fajny dokumencik. Ja też chcę tutaj Wam poruszyć jakieś takie dłuższe filmy, bo y, na Redbullu dużo jest takich produkcji, po właśnie 12-20 minut. Ja tak bardziej celowałem w takich, które mają chociaż tam te 40 albo 50 minut. Y, Następna rzecz to jest North of Nightfall, to był film, który niedawno był chyba w kinach, z tego co kojarzę i tam jest dużo też no po pierwsze jakość jest świetna i dużo jest klasowych liderów i warto sobie to zobaczyć. Następna następna pozycja to jest Nino the Movie. No to jest dokument o Nino, on był, miał premierę chyba rok temu, albo półtora roku temu. Dużo tam ciekawostek z zaplecza właśnie trenowania Niną. Blood Road to też jest ciekawa pozycja, to jest film dokumentalny o, o Amerykance, która no chyba trenowała triathlon z tego co pamiętam która jedzie do Wietnamu, żeby odnaleźć wrak samolotu, w którym zginął czy miejsce w ogóle, w którym rozbił się jej ojciec samolotem gdzieś tam był pochowany i ona chce to miejsce odnaleźć i będąc tam na miejscu właśnie korzysta z pomocy też tam lokalnych rajderów z, z właśnie z Wietnamu, którzy, którzy jej pomagają i to jest taki tam no Powiedzmy, że reunion, bo ona Amerykanka, ktoś tam z Wietnamu i sobie pomagają w tym wszystkim. Eee, co tam jeszcze było na Red Bullu? No, Life Cycles to pewnie znaczy, to dosyć taka znana pozycja, jeśli chodzi o kolarstwo górskie. Eee, Unreal, i tutaj znowu, no, świetne ujęcia. Dużo dobrego, kozackiego slow motion, piękne plenerki, ujęcia z drona, wszystko, co byście sobie życzyli. Od miodnych kolarskich e, MTB ujęć. I na końcu jest e, boulder, czyli no, historia gościa, który buduje trasy. I one. E, no, jak to się buduje, jak tam trzeba przygotowywać całą tą infrastrukturę i tak dalej. Fajnie to wy wygląda, bo tam jest dużo takiej mrówczej pracy pokazanej. Na Red Bullu jest oczywiście więcej filmów, ja w opisie tego filmu na dole wam podrzucę całą listę z linkami, tam którą tutaj miałem, nie chciałem o wszystkich nich opowiadać, bo trochę już czasu mi zeszło. Naprawdę dużo jest opcji do obejrzenia sportowych dobrych filmów, kolarskich dobrych filmów. Eee, za granicą pewnie, aby korzystać z VPN-ów, to jest tych filmów jeszcze więcej, bo na pewno widziałem, że na Amazon Prime jest Road Up Hill, czyli historii, historia braci Szlek. Eee, kiedyś była możliwość obejrzeć ten film na Camera Image w Bydgoszczy. Bardzo dobra produkcja, ale to mówię, jeśli korzystacie z VPN-ów, to będzie można to, to obejrzeć. No a tak podsumowując, to właśnie można korzystać z tych różnych promocji, które teraz są właśnie na przeróżne y, systemy VOD, jak tam HBO Go, czy Netflix, czy właśnie Amazon Prime, sprawdzajcie swoich operatorów komórkowych, bo tam jest dużo takich promek właśnie. No, no i myślę, że będzie trzeba do tego mówi starowego filmu przysiąść. Wam szczególnie polecam te dokumenty z Netflixa, bo są naprawdę top, top, top. Szczególnie te nie o tylko właśnie te o futbolu amerykańskim, o formule. No, no to by było tyle. Trochę tych filmów jest. Ja myślę, że kilka sobie z tych pozycji zbierzecie. Hmm. Polecam Wam też te kanały YouTube'owe. Możecie oczywiście też oglądać mój kanał, ale skoro oglądacie ten film, to pewnie już go oglądacie, więc nie muszę Was namawiać. No, no i jak mi coś wpadnie ciekawego jeszcze do głowy na ten czas wielkiej nudy, to wam dam znać. A tymczasem się żegnam. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia i cześć. A no, i wszystkie linki do filmów i tak dalej w opisie sprawdzajcie. Na razie.